partir se morir, co po polsku znaczyłoby odchodzić to po trosze umierać. Umieram więc po trosze, czyli odchodzę. Nie tyle ja opuszczam Wokandę, co Wokanda mnie porzuca, co na jedno wychodzi. Przyszła kryska na matyska. Wokanda zmienia formułę, z tygodnika przekształca się w miesięcznik i to w miesięcznik poważny, fachowy, poświęcony całkowicie sądownictwu, więziewnictwu i palestrze. Nie będzie w nim miejsca na rzeczy i sprawki frywolne, jak poezja i niepoezja i inne drobiazgi składające się na to życie, które lubię. Żegnam się więc z łaskawym państwem. Dzięki składam za to, żeście zechcieli rzucić od czasu do czasu okiem na moje felietony. Dzięki i tobie, redakcjo, za tolerowanie mojej obecności na łamach. Nie rozpieszczaliście mnie, co prawda. Ani wy, ani wy. W ciągu 4 z okładem lat mojego felietonowania, najpierw w Tygodniku Kulturalnym, a potem w Wokandzie, jeden jedyny raz dostałem list od czytelnika i to raczej nie jest pochwalny. Zarzucał mi, i słusznie, popełnienie błędu gramatycznego w tekście. Przeglądam teczkę z wycinkami, imponująca jednak. Przeszło 200 felietonów zdołałem przez te lata z siebie wykrztusić. Toż to cała książka 500-stronicowa, no i miała być 600-stronicowa. Kawałek mojego życia intymnego. Nie chwaląc się, każdym felietonem załatwiałem jakąś ważną dla mnie sprawę życiową, czyli duchową. Kawałek po kawałku duszę moją żem tutaj jak na ladzie sklepowej wykładam. Nie żałuję więc tych 4 lat spędzonych z wami, bo bez was nie miałbym sposobności tak się uzewnętrzniać. Zbyt leniwy, by prowadzić regularny dziennik lektur i przemyśleń. Tutaj, na tych łamach, co tydzień spowiadałem się z jednych grzechów i popełniałem następny. Sączałem w swoje teksty trochę niezbędnej trucizny, by gorszyć, czyli wzbudzać podziw i zachwyt rzeczami i sprawami uchodzącymi na ogół zawarte lekceważenie. Nigdy się nie dowiem, czy chociaż trochę wgorszenia zasiałem, czy chociaż szczyptę wątpienia wobec panującej mody i panującego smaku wzbudziłem. Jak państwo widzicie, felietonista ma także swoje ambicje, a nawet, to na pewno przesada, powołanie. Och, nie tak szalone jak powołanie i ambicja poety. To nie moja rola zjadaczy chleba w aniołów przerabiać. Chciałem tylko czytelników tygodnika społeczno-politycznego powiadamiać o istnieniu sfery spraw, które nie są mniej społeczne i społecznie i politycznie ważne od tych, które za ważne uchodzą. Że wyprodukowanie jednej myśli, jednego wzruszenia wymaga nie mniej trudu, niż wyprodukowanie tony takiej czy owakiej surówki. Że wiersz o miłości czy o braku miłości jest rzeczą także materialnie wartościową, bo wzbudza, poszerza, wzbogaca, wyobraźnię, bez której życie w ogóle jest nie do wyobrażenia. Dość tej samochwalby. Pora się żegnać. Tym bardziej, że już i gwiazdka, i nowy rok za drzwiami. Złóżmy więc sobie życzenia wzajemne. Nie życzę wam ani pieniędzy, ani zdrowia, ani szczęścia miłości. Tego to wy mnie tu życzcie. Życzę wam rzeczy niemożliwych, rzeczy nieoczekiwanych, niespodziewanych, bo tylko one, Może pan Tomasz przeczyta końcówkę. A wista, ja nie jestem w stanie. Ale będzie wesołe w ogóle tak naprawdę, także to tylko ja tak mam. Na koniec będzie wesołe życzenia tu. Ostatnie 2 tomy. Proszę, proszę. To będą życzenia świąteczne. Nie życzę wam ani pieniędzy, ani zdrowia, ani szczęścia w miłości. Tego to wy mi pożyczcie. Życzę wam rzeczy niemożliwych, rzeczy nieoczekiwanych, niespodziewanych, bo tylko one. Bo tylko rzeczy ponad plan i ponad stan mogą wzbudzić nowy smak, nową żądzę, nową potrzebę życia i użycia tego życia. Życzę wam wyobraźni. To znaczy, życzę wam nie wysokiej stopy życiowej, lecz wysokiej skali wartości. Życzenia pieniędzy, zdrowia i szczęścia w miłości złożą wam i tak w obfitości krewni, znajomi i krewni znajomych. Ja jestem specjalistą od rzeczy niepotrzebnych, więc życzę wam pięknych wierszy, znakomitych powieści i wiele, wiele pięknych esejów. Dziękuję bardzo panu Tomaszowi, że wzruszoną Katarzynę wyręczył w końcówce tego felietonu. Ja niestety też po raz kolejny jestem wzruszona, ale właśnie Wyszek przemówi na zakończenie dwoma fragmentami wierszy, jednym ze sprawy wyobraźni jeszcze, bajka o wietrze, a drugie fragmenty będą pochodziły z eseju o początku. To jest wiersz napisany w
późniejszym okresie życia. Zbyszek wydał w ogóle dwa zbiory wierszy, tylko Sprawę wyobraźni w 1945 roku, o której mówił profesor Michał Głowiński, i trzy poematy w latach 50. A potem powstało niewiele właściwie wierszy takich rozproszonych. Zbyszek gdzieś też publicznie mówił czy pisał, że jego energia poetycka właściwie wyczerpała się w okresie młodości, dojrzałości, ale ta już późniejsza dojrzałość no, związana była raczej z prozą, z krytyką, z przekładami. Proszę Państwa, ja już w tej chwili Państwu podziękuję. Za chwilę Pan Tomasz przeczyta te fragmenty z poezji Zbyszka, ale potem zapraszam na skromny poczęstówek, którego współdziałaczką jest nasza przyjaciółka Dorota Polewaczyk i jeszcze sobie po prostu porozmawiamy. Dziękuję serdecznie. Panie Tomku. Fragment z bajki o dziecku. Pewien wiatr w skórze wilka, tygrysa, a może całej kniei, ustanie mu drzwi i zapuka w serce. Wtedy dwie łzy. Dlatego wiem, że to właśnie wiatr będzie. Nie będę przecież uczuwał radości ani smutku. W jednej chwili wymyją oczy z wszystkich barw, wszystkich wspominanych widoków i wzrok stanie się tak czysty, że poprzez powieki zobaczę, jak cztery ściany odejdą w stronę świata. Jak sufit usunie się w cień i zabłyśnie mi, chociażbym mieszkał na parterze, gwiazdka na własność. Jak książki otworzą się na wszystkich stronach, które lubiłem, jednocześnie. Jak powietrze zaniknie i będzie się zdawało, że to ja oddalam się na inną planetę. Skąd, aby żyć bez tchu, trzeba wrócić na Ziemię. W głowie zawiruje mi przestrzeń i czas. Ziemia przestanie być planetą i stanie się drobnym pyłkiem uwierającym wokół. Słońce zniknie wraz z cieniem po sobie. O wczoraj, że będzie, o jutrze, że było, pomyślę. Spór mojego życia utworzy pojęcie doskonałego niepamiętania. Będzie taka cisza dokoła, że żadne milczenie jej nie zakłóci. Będzie taka ciemność dokoła, że żaden brak światła jej nie wzruszy. Ostrożnie, żeby nie szerzyć popłochu i nie zarazić nim ciała, począwszy od kończyn, omijając serce, żeby nie poczęło znowu bić na alarm, dusza moja wysunie się z kształtu i na wargach zapóźni się cokolwiek. Jedno tchnienie, dlatego wiem, że to właśnie wiatr będzie. I czy to wiatr porwie ciało moje, czy dusza będzie ucieleśnionym wiatrem, wiatr ten będzie uciszonym wiatrem. Będzie się zdawało, że jestem z nim w zmowie, tak będziemy posłuszni wzajemnie. Nie sprzeciwimy się sobie nawet ćwierć drgnieniem serca. Będzie, jak jeszcze nie było.